Mój powrót do Kraśnika jest dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Czuję się wzruszony. Szczególnie, że to właśnie w kinie w Kraśniku obejrzałem swój pierwszy kinowy film. Był to Królew. Piękna historia, niezwykle aktualna. Również swoje pierwsze wagary zakończyłem wizytą w kinie w Kraśniku, tym razem na tej story. Na deskach Centrum Kultury na scenie również miałem okazję trzymać pierwszy raz w życiu kamerę, więc obecność w Kraśniku, w Centrum Kultury jest dla mnie wyjątkowa. No, dla mnie każdy film jest wyjątkowy. Z każdym filmem spędziłem wiele tygodni, czasem miesięcy swojego życia, odkrywając sensy, odkrywając emocje, tworząc historię. Nie mam szczególnie ulubionego filmu, chociaż wywodzę się z kina dokumentalnego i no, być może te filmy są dla mnie najbliższe, gdyż są bliżej człowieka, bliżej prawdy. Natomiast no, staram się tak dobierać scenariusze i przyszłe realizacje, żeby film dla mnie też był czymś odkrywczym, nowym i taką przygodą, która zostawi we mnie wiedzę i doświadczenie. Więc lubię wszystkie swoje filmy. Oczywiście są takie, które osiągnęły wielki sukces i one zdają się być tymi najważniejszymi, ale mam wiele krótkich metraży, które są ze mną do dzisiaj i często je cytuję w rozmowach czy w jakichś doświadczeniach filmowych. Także sami Państwo zobaczycie, że podczas oglądania retrospekcji każdy film jest wyjątkowy i ma w sobie jakąś prawdę, którą warto się dzielić. Być może na spotkaniu odkryjemy. Ja odkryję w sobie bliskość jakiegoś tematu. Zobaczymy. Czuję, że nadrzędny jest jednak dla mnie temat, bardziej niż reżyser. Oczywiście czułbym się zaszczycony, gdybym mógł pracować z wielkimi reżyserami światowymi, zarówno tymi hollywoodzkimi, jak i tymi, którzy uprawiają kino autorskie. Mam kilku ulubionych reżyserów, którzy opowiadają w moim stylu. Natomiast to nie chodzi o styl, czasem styl jest rzeczą drugorzędną. Najważniejszy jest temat, dzięki któremu mogę odkryć nową rzeczywistość, nowy sens, spojrzeć na świat inaczej. I szczerze bardzo lubię i często pracuję z debiutantami. Dla mnie ta świeżość i ta energia, często wytracana po latach pracy w filmie, to jest niezwykłe przeżycie. Więc najchętniej pracowałbym z jakimś wielkim, utalentowanym debiutantem. I też tak często wybieram projekty. Najczęściej te moje projekty są z debiutantami, więc z wielkich reżyserów wybieram niedoszłych jeszcze, ale przyszłych wielkich debiutantów. Obecnie skończyłem montaż filmu Deep Quiet Room. Jest to film Shen Koshenga. Film powstał w Tajwanie. Cała ekipa pochodzi z Tajwanu. Jestem jedynym twórcą spoza, więc to jest dla mnie nowe doświadczenie, bardzo interesujące, szczególnie, że sposób narracji, operowania dramaturgią w Azji jest inny niż w Europie, więc to było dla mnie nowe doświadczenie. Ponadto film ważny powstał na podstawie książki, która z kolei powstała na podstawie prawdziwych wydarzeń. Książka była wielokrotnie nagradzana w Tajwanie i poza granicami. Temat społeczny, który dotyka Tajwanu bardzo mocno. Nie chciałbym Państwu za dużo zdradzać. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję zobaczyć film w kinach w przyszłym roku. Być może nawet polski, ze sprawą tego, że w ekipie pojawi się polski twórca, być może pojawi się polski dystrybutor.
Także to jest film, który właśnie skończyłem. Obecnie pracuję również nad musicalem znanego polskiego rapera. Nie mogę niestety zdradzić, tutaj podpisałem odpowiednie dokumenty uniemożliwiające dzielenie się kto, co, po co, jak i dlaczego. Natomiast będzie to musical, będzie to ekranizacja płyty muzycznej. Coś pomiędzy musicalem, teatrem, fabułą, teledyskiem. To też zupełnie nowa forma dla mnie, więc będę mógł się z Państwem podzielić już w przyszłym roku. Mam również kilka projektów, które rozwijam. Najczęściej bywa tak, że dostaję scenariusze znacznie wcześniej. Też mam wpływ na kształt scenariuszy, więc kilka rzeczy jeszcze rozwijam. Więc czekam na kolejne. Tutaj dziękuję organizatorom za zaproszenie i za to, że dostrzegli moją twórczość, moje filmy i to, co tymi filmami staram się przekazać. Mam nadzieję, że podczas spotkania odkryjemy jeszcze coś nowego, wymienimy się swoimi emocjami, spostrzeżeniami. Także nie mogę się doczekać już spotkania z Państwem i serdecznie Was zapraszam na spotkanie ze mną w Centrum Kultury.